Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca. Dawno Isaaca nie było, ale mam dzisiaj naprawdę bardzo fajną okazję, dlatego że jak przeglądałem sobie warsztat Steam, to spostrzegłem, że pewien fan oddany jakiś właśnie zrobił mi dom moda na moją postać. I jest postać mangi o czerwonych włosach. Niestety tutaj nie ma podkreślonych oczu dwukolorowych, ale jest to całkiem zrozumiałe, patrząc na inne postacie. No i chciałem wam powiedzieć taką jedną rzecz. Jeśli chodzi o samego moda, dam wam tutaj gdzieś linka. Wystarczy sobie wpisać Mangetsu. Osoba, która stworzyła ten mod, nazywa się bodajże Offline. Chciałem wyróżnić się, twój nick, ale niestety tylko taki znalazłem, więc pozdrawiam i bardzo dziękuję za tego moda. I z tego co widziałem, ma naprawdę bardzo fajną mechanikę, która wydaje mi się, że zarówno mnie, jak i wam się spodoba, więc lecimy z tym koksem. Zobaczymy, jak to dokładnie w grze się prezentuje. I jest mangi o dwukolorowych oczach, mam w ogóle takie podniesione włosy od Idena i mam o dziwo startowy item, jakim jest pantofel, w sensie mam z heels. Więc troszkę tak beka. Moja postać przez to wygląda troszkę dziwnie, bo jestem goły i mam same pantofle. I niestety trafiła mi się jakaś klątwa, ale oczywiście biorę klątwa, która jest z Repentance Plus. No ale dobra, wracając do samej postaci. Z tego co widzę, mam troszkę mniej speeda. Mam 90 speeda na start. Jeśli chodzi o tirsy, no to są 3.07. Nie no, całkiem spoko są w sumie tirsy. Mamy niestety obniżony damage, bo tylko 3. No i jak mogliście teraz zauważyć, mogę raz puścić, jest chyba 33% szans na to, że wypuszczę moim lewym okiem, znaczy moim prawym, jak patrzycie na mnie to lewe, wypuszczę efekt Beliala, wiecie, Eye of Belial, no a tym zielonym okiem mogę wypuścić efekt zatruwający. Naprawdę bardzo fajny pomysł, dziękuję ci drogi widzu, że coś takiego tutaj dodałeś, zrobiłeś. Wydaje mi się, że mogłeś się zainspirować nawet tym, co mówił Ryfek kiedyś na swoim live'ie, bo sam zasugerował zresztą, że mogłoby być coś takiego. Do tego jeszcze zauważyłem, że startuję tutaj z kartą High Priestess i są jakieś efekty z tym związane. No tylko musimy sobie użyć na jakichś przeciwnikach. To może ja faktycznie użyję sobie w następnym pokoju. No to może nie w następnym, może jeszcze w następnym. I proszę bardzo, dobra, może na bossa sobie zostawimy. Na bossa i zobaczymy, jak to na bossie będzie działać. Ponieważ słyszałem, że na mini bossach i bossach może być jakiś specjalny efekt i jest ileś tam na to szans. No i dobra, czemu mam wizerunek ze stopą? Nie mam mnie, tylko jest stopa matki jako ten Splash Art. No dobra, dobra, to my może używamy High Priestess. Może specjalnie tak użyję pyk. I wyleciało, zobaczcie ile Soul Heartów wyleciało z niewiadomych przyczyn. W takim razie w takim razie ten bot sprawia, że ta postać jest nawet zbyt OP. Ponieważ jeśli rozwalimy jakiegoś bossa z High Priestess, no to dostajemy Soul Hearty. I zobaczcie ile ich dostaliśmy, no troszkę za dużo chyba, co? No jakoś tak, nawet jak tu widzę kamień z X-em, nie mam niestety czym wysadzić. Słyszałem również, że jest jakaś rzecz tutaj dodana, że jeśli oberwę, jest 33% szans na to, że dostanę kartę High Priestess. Czy jest to prawda? No tam nie widzę, żeby się pojawiła. Za chwilkę może oberwę, a może... O, jest faktycznie karta, jest karta. Dobra, mam bombę, więc będzie na kamień z X-em, albo właśnie ten High Priestess wykorzystam. No i walnę się znowu, czy kolce się liczą? No właśnie nie wiem, ale jeśli chodzi o pająka, to działało, nie? To ja jako, że lubię stopy, użyję tutaj High Priestess. Dobra, Soul Heart za Soul Heart. Liczyłem na to, że jakiś Small Rock będzie i że jeszcze dostanę, kurczę, kolejną kartę. Dobra, może się pobawimy tym później. Tutaj natomiast sugerowałbym pobawienie się tym Sacrifice Roomem, bo skoro dostałem tyle tych Soul Heartów, to aż żal tego nie wykorzystać, nie? No jest to na pewno rzecz do balansu. W przeciwnym wypadku moja postać będzie aż zbyt OP. I High Priestess kolejne dostałem, no co jest? Czy tu będzie gdzieś Secret Room? Może poszukamy w ten sposób? Czy tu może być? Nie może być, ale mała szansa, pyk. Nie wiedziałem, że stopa może chcieć rozwalić beczkę. Wypchniemy sobie może to TNT tutaj. Może Secret Room odpalimy, ale wątpię, szczerze powiedziawszy, żeby tu był. Raczej obstawiałbym inne miejsce, no nie ma niestety. No czyli High Priestess również może namierzyć namierzyć jakieś beczki. Akurat o tym nie wiedziałem, a gram już troszkę w Isaaca. Dobra, kolejną kartę luszkę dostałem. Może bijemy się dalej i zwiększamy sobie szansę na Angel Room. I proszę bardzo, czy będzie Angel Room? Niestety nie było. Soul Hearta dostaniemy, albo itemek jakiś. No i dostałem Soul Hearta, więc niestety nie wyszło nam. Kurczę, niepotrzebnie zbierałem, bo może byłaby szansa na kolejnego Soul Hearta. Ale dobra, może jeszcze się powalmy troszkę. Pyk.
Okej. W ten sposób. I teraz może Uriela zróbmy. I postarajmy się może tym High Priestess rozwalić Uriela. Albo nie wiem. O! Solharty wyleciały. No i świetnie. No to jest zbyt OP, no nie oszukujmy się, no zobaczcie co ja robię na pierwszym piętrze. Okej, kawałek klucza, świetnie i mogę tutaj po kolejne solharty, no i mam solharty, dodatkowo High Priestess, jejku, dobra. Biorę to wszystko, pogrom zrobiłem, pogrom tutaj, na dzień dobry. Daj mi tutaj 100 po droga, na przykład właśnie tego klucza, co to wyleciało? 25 coinów na dzień dobry, co to jest w ogóle za piętro i co tu się dzieje? Wow. Dobra, biorę sobie to. Ej, to może speedrunujemy do tego, do Dark Rooma. Nie, no dobra, to będzie nudne. To będzie za szybkie i za nudne. Ale na samych High Priestess dałbym radę. Szczerze powiedziawszy, chyba nawet tam złoić dubsko od razu The Lamp. Jakbym tak przy obrywańsku dostawał. Tutaj jest karta fajna. Wziąłbym sobie, ale nie, to jest pay to play. Kurczę, pomylił mi się itemek. A ten, co to za itemek jeszcze? To jest jakaś bateryjka? Dobra, bierzemy The Battery, okej, okay, no to tyle dobrego. No i jeśli będę miał dużo monet, no to przynajmniej będę sobie otwierał, nie potrzebuję kluczy niby. No nie chciałem tego brać. Myślałem, że to jest inny item, że to będzie blank card, ale no niestety nam tutaj utrudniło trochę. No to co, może idziemy na zwykłe piętra. I mam wam, moi drodzy widzowie, poza postacią coś. Jezu, jak to wygląda ten arcik. Mam wam do opowiedzenia pewną historię ze studiów, ponieważ nie ukrywam, że u mnie się dosyć sporo działo ostatnio. Jak wiecie, jeszcze trwa sesja, jeszcze są różnego rodzaju zaliczenia, egzaminy. W moim przypadku wszystkie egzaminy są już za mną, tylko muszę poprawić jedno kolokwium, które niestety zepsułem i które ciężkie będzie do poprawienia. A ja zamiast uczyć się, siedzę, kurczę, i nagrywam filmiki i albo nawet nie, no speedrunuję Cupheada czy robię inne jakieś rzeczy, których akurat w tym momencie nie powinienem robić. No i w związku z tym miałem taki jeden przedmiot, który właściwie no był spoko, bo był przedmiotem obieralnym, bo my na przykład mamy na studiach w ten sposób, że musimy tam ileś wybrać sobie przedmiotów z puli, żeby były te ETCS-y i tak dalej. No wiem, że nie na każdym kierunku tak jest, więc tłumaczę. No i w związku z tym, no ja wybrałem sobie jeden taki, czy parę takich lightowych jednak, zobaczymy co jest w Treasure Roomie, spoko, przedmiotów, które no w zasadzie jakoś specjalnie no nic nie zmieniały, akurat w tym przypadku, w przypadku tego przedmiotu, który był związany ze środowiskiem i prowadzeniem działalności, przedsięwzięcia, no to właśnie każdy do tego podchodził tak na lajcie i właściwie wszystko opierało się o to, żeby stworzyć na koniec tam prezentację dwójkami, no i wiecie, czytać o jakimś przedsięwzięciu, no i tak dalej. No i my zrobiliśmy z kolegą, jak w sumie większość grupy, czyli wzięliśmy z raportu o przedsięwzięciu, przekopiowaliśmy wszystko do slajdów, byleby tam było, no i wiadomo, czytanka, chcemy mieć to już za sobą, no a że jest sesja, no to podwójnie się nie chce, bo trzeba się przygotowywać do innych rzeczy, nie? No i my przekopiowaliśmy tam różne rzeczy, właśnie o odpadach, o przyrodzie i tak dalej. Może Sacrifice Roomu w ogóle użyję. No i czytamy to. Siadamy dwójką, czytamy to i mój kolega zaczyna i jak zaczął czytać wszystko dosłownie, co na tym, co w tej prezentacji się znajdowało, łącznie z jakimiś dziwnymi nazwami, jakieś właśnie, o jakichś glebach, nie wiadomo co, no to ja nie ukrywam, że no, nie umiałem po prostu już powstrzymać śmiechu, jak on zaczął coś czytać o wysoczyźnie morenowej występującej na terenie jakiejś tam, nie wiem, kurczę, przedsięwzięcia, miąższość tej gleby. Po prostu takie słownictwo, ja nie wiem w ogóle nawet co to znaczy, no i on to tak czytał słowo w słowo, przez co ja dostałem już jakiegoś, nie wiem czy to ze stresu, czy to jakaś właśnie reakcja obronna, ale ataku śmiechu dostałem, nie mogłem się powstrzymać wręcz. Pani mnie coś tam uspokajała i się zapytała, czy potrzebuję chwilkę, żeby właśnie tutaj może dokończę bossa. O, dokończyło. Jest Angel Room. Czy potrzebuję chwilki, żeby odsapnąć? No i mówię, że nie, no kontynuujemy. A mogło być lepiej. Dobra, bierzemy. No i kontynuujemy, no i on dalej czyta o tych glebach i ja znowu, kurczę, ryk, nie? Po prostu nie mogę wytrzymać ze śmiechu, co on to w ogóle czyta, po co on to czyta tak w zasadzie, no niektóre rzeczy są po to, żeby sobie były na slajdzie i tyle, nie? Żeby to było takie, no że coś mamy, nie?
No i w zasadzie już wtedy nie wytrzymałem, cały czas się śmiałem, więc postanowiłem wyjść z sali, nigdy mi się to jeszcze nie zdarzyło. Wyszedłem z sali podczas prezentowania, stwierdziłem, że nie będę właśnie przeszkadzał koledze, niech on powie swoje, a ja przedstawię potem swoje i będziemy kwita, nie? No i wyszedłem właśnie z sali, przewietrzyłem się, bluzę zdjąłem, no i stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy no jestem w stanie już wrócić i na spokojnie, kurczę, być tam, bo no nie ukrywam, że taką manianę odwaliłem, że nie byłem zadowolony z siebie, no to już siadam. No i on zaczyna czytać o gatunkach ptaków. Wszystkie ptaki zaczyna wymieniać. Trznadel, skowronek, świergotek łąkowy, borsuki, kuny, jenoty, makolągwa. No i po prostu nie mogłem wytrzymać z tego, ze śmiechu. Padłem w ryk jeszcze gorszy niż poprzednio. Pani już tam nie wytrzymuje, wie, że była taka zbulwersowana, grozi, że no ja rozumiem państwo, że ja jestem troszkę młodsza niż inni wasi prowadzący, no ale to nie znaczy, że tak powinni państwo traktować ten przedmiot. Proszę przestać czytać, tylko prezentować, no i proszę przestać wymieniać te ptaki. Już tak babka też powoli nie wytrzymuje i tak coś tam się uśmiecha lekko z tego, no i potem już tak trochę bardziej się śmieje i mówi, no i proszę się przestać śmiać, no i ja mówię, no pani też się przecież śmieje, widzi pani, że trudno, no i tam coś nam właśnie groziła drugim terminem ewentualnie, czy w innym terminie, żeby zrobić to porządnie, no ale no jakoś zdołaliśmy przekonać i dobra, prezentujemy dalej, jest moja kolej, ja już oaza spokoju, bo mimo, że byłem, wiecie, taki nabuzowany, roześmiany, no to równocześnie gdzieś tam było we mnie takie uczucie, what the fuck, co ja właśnie robię ze swoim życiem, mam easy za liczonko, a odwalam jakąś manianę kompletną na tych zajęciach, nie? No i dobra, prezentuję już do końca, miałem troszkę trudniejsze zadanie niż kolega, bo że tak powiem przez to, co odwaliłem, byłem bardziej na świeczniku, no ale jakoś to, a biorę, $3 bill. Byłem bardziej na świeczniku i no miałem trudniejsze zadanie, w każdym razie to ja to już wiecie, jakoś zaprezentowałem. No i potem czas na pytania końcowe, czy ktoś chce właśnie zadać, czy ma jakieś ktoś pytanie do prezentacji. No i pani miała mnóstwo pytań do prezentacji, jak się okazuje, i to takich, na które odpowiedzi niestety do nie zdaliśmy, bo jak mieliśmy znać odpowiedzi, skoro żywcem to wzięliśmy, po prostu przekopiowaliśmy i mieliśmy to gdzieś, no i na nic nie potrafiliśmy odpowiedzieć. Nasze odpowiedzi mniej więcej to było coś w stylu, no bo tego nie było w raporcie, to nie zostało uwzględnione, po prostu takie informacje były podane, no i że szkoda, że w zasadzie, a wezmę sobie, może się przyda kiedyś do jakiegoś breaka, że szkoda, że wzięliśmy takie przedsięwzięcie, bo może z jakimś innym poszłoby łatwiej, nie? Zobaczę, co to za piguła, w sumie lockdown. Już tam wiecie, zrezygnowani, odchodzimy od biurka, kończymy prezentować, no i pani też taka cały czas uśmiechnięta mówi, no mogli państwo wybrać inne przedsięwzięcie, ale teraz to już po ptakach, nie, po ptakach. I pani zaczyna w tym momencie się też historycznie śmiać wręcz. Nie mogła opanować się, jak podeszła do biurka, wpadła też w jakiś atak śmiechu, ten głupkowaty humor, w który wpadłem ja, zaraziłem ją wręcz. No i koniec końców, no, ten stan się utrzymywał do już końca zajęć. Tam jeszcze było coś takiego, że się robi, wiecie, quizy na koniec, a w sumie mogę się pobić, może High Priestess, albo nie, dobra, zostawię sobie na ten, na Sacrifice Room. Jeszcze są takie quizy dotyczące prezentacji, też trzeba przygotować, bo no, żeby, wiecie, jeszcze też minęło jakieś ciekawiej te ostatnie minuty zajęć, a poza tym, żeby jeszcze jakieś tam plusy za aktywność rozdać czy coś takie w sumie kreatywne, nie? No ale podczas tego, no pani też widziałem, że tam nie umiała powstrzymać śmiechu. Coś tam zagaiłem, że no to biurko tak działa, no, na śmiech. No i wszyscy, jak to się mówi w tych, czy jak to było pisane w tych wszystkich gazetkach, chwila dla ciebie i tak dalej, wszyscy się śmiali i dokazywali, nie? Tak to się mniej więcej skończyło. Nigdy mi się coś takiego jeszcze na studiach nie zdarzyło. Wyszło głupio, mi jest głupio, trochę wstyd mi jest za siebie, że z tego taką bekę zrobiłem. No ale z drugiej strony cieszę się, że się jakoś z tego wykaraskaliśmy, że pani była wyrozumiała, no i że też ją zaraziliśmy tym humorem głupkowatym, bo no w przeciwnym wypadku wydaje mi się, że przy innych prowadzących tak łatwo by, no nie było, no.
Dobra, no i może teraz, jak już jest koniec mojej historii, no to wrócimy do gry. Niestety nie ma Devil Roomu, lecimy dalej. Chciałem tutaj Sacrifice Room wygrzebać, widzicie, że mój czas jest wstrętny. Kurczę, czwarte piętro, ja mam 15 minutę, no bo... No widzicie, że tutaj raczej korzystam z tej postaci i bawię się nią bardziej. I jest ona bardziej taka jednak, no luźna jest. Wydaje mi się, że mechanika solo hardami powinna zostać usunięta, jeśli chcecie ją tak balansować. Albo przynajmniej brutalnie trzeba zmniejszyć szansę albo wyskakiwanie tych serduchów, bo za dużo tego wylatuje. Ja nie wiem, czy właśnie autor tego moda miał na myśli to, że ja często obrywam, więc potrzebuję dużo życia. Może też tak być, ale no fakt faktem, jest troszkę zbyt OP. I też mi troszkę szkoda, że moje itemy przysłoniły mi niestety postać, nie? W sensie oczka już nie są takie, jak powinny być, ale bardzo przyjemnie mi się gra. Super jest widzieć samego siebie w ogóle w Isaacu i możecie się spodziewać, że skoro wyszła moja postać i jest również postać Ryfek, no to będzie jakiś koop z naszymi postaciami, żeby była beczka. No to już wam zapowiadam, że na coś takiego z Ryfkiem się umówiliśmy, no bo po pierwsze, no jest to okazja, żeby coś nagrać ze sobą, pośmiać się, a po drugie, no własne postacie, no kto by nie chciał. Ale nie, no jeszcze ten Belial, który jest OP, wow, jeszcze Dead Eye mi się zdarzył, $3 bill. Mam naprawdę bardzo fajne, ciekawe tirsy. Tak jakbym był jakimś czarodziejem, gram sobie. Oj. No i w zasadzie jeśli chodzi o studia, miałbym jeszcze parę takich historii, ale niektóre tam zostawię już dla siebie, bo nie są aż takie grzejące jak ta jedna bulwersująca. Właśnie kończę drugi rok studiów, a mogę pooddawać życie. Nie wiem jak to będzie dalej, chciałbym już zrobić tego inżyniera i w zasadzie skupić... O, jest, High Priestess. Skupić się bardziej właśnie na YouTubie, no ale to wykształcenie ten inżynier zawsze będzie i to jest całkiem spoko. Już czuję, że jestem więcej za mną niż przede mną, nie? Jeszcze pisanie pracki, zobaczymy jak mi to pójdzie. Mam pewien pomysł, o czym mogę pisać, ale nie wiem czy to przejdzie. No i... W zasadzie tak się u mnie żyćko układa. The Stars jest. Zrobię sobie tak, o, pyk. Tutaj bierzemy Bonharta. The Stars używamy. No i gówno w sumie. Chociaż no coś tam niby to bije więcej, no ale nie lubię tego itemu specjalnie. Gówno. Dla takich itemów to mógłbym planetaria brać. W zasadzie to w pewnym momencie przestałem używać kluczy i nie wiem czemu. Mogłem właściwie użyć sobie klucze tam, gdzie było to pomieszczenie na dwa klucze, bo tak to mam ten pay to play, nie? No i tak wszystko jest na monetki, więc monetki mi głównie będą szły, a klucze widzicie się już zbierają, mam 8 ich. Czy damy radę na jakiegoś hasza dzisiaj? To jest bardzo dobre pytanie, jeśli będę szedł tym tempem, to nie. Aczkolwiek no, możemy się sprężyć i zobaczyć. Może. Bo na takiego haszyka by się przydało pójść taką postacią. Dobra, mam tutaj sklep. Odwiedzę, zobaczę co tam w środku. Czemu by nie? Okej, wchodzimy. No i Keeper, Kepler, Grid. Zawsze mówię na Keepera, na Grid. Ej, jej, ale High Priestess kolejny dostałem, które pewnie nie wykorzystam, bo nie chciałoby mi się tego brać. No ale troszkę beczka. Beczka, truskaweczka. Na Grida mówię Keeper, no nie wiem, tak jakoś mi się zrobiło, no nie wiem. Czy tutaj będzie? Nie, nie ma niestety Secret Roomu. Niektórzy z was mogli też zauważyć, że ostatnio było bardzo mało Isaaca. Jeśli chodzi o Isaaca, ja wciąż mam ochotę nawet na tę grę, ale tak równocześnie czuję, że dużo go ponagrywałem już i że może warto dać szansę też innym rzeczom, więc jeśli widzicie, to Isaaca troszkę ograniczyłem na kanale, no ale wciąż on będzie się pojawiał, bo naprawdę fajnie mi się w to gra i dalej jest tutaj co robić, dalej właśnie powstają dosyć fajne content mody. Właściwie to, no, miałbym nawet pomysły na 5 następnych odcinków z Isaaca, z takich modów, które widziałem na warsztacie, które są całkiem, no mocarne są po prostu. Dobra, może sobie tu użyję i Benz i sobie zobaczymy co w środku. A, no w sumie na monety i bierzemy sobie tego Eternal Hearta. No i co, piżamki. 18 minuta, przyspieszmy może trochę, co? Przyspieszmy. Tu jeszcze dzieciaczek, w sumie bym go wysadził. To jest bardzo dobry content, wysadzanie dziecka. Bardzo dobra sprawa. No i będziemy mieli tutaj zabawa. Chciałem zrymować, okej? Wolność i zabawa, wolność i swoboda. Dobijemy go może, co, żeby mieć te solharty. Bo chyba trzeba dobić danego przeciwnika, żeby były solharty. Przynajmniej tak zrozumiałem. Ale czy dobrze zrozumiałem? Dobra, używamy. Okej, no i wyleciały sortaluchy. Bardzo dużo. No i co? 85% szans i nie wyleciało! Hamy jesteście z Polski! 85%! No ile miałem zdobyć jeszcze?
Co wy chcecie ode mnie? Niemożliwe to jest. Dobra, to lecimy. Ja się nie przejmuję teraz. Wkurzyli mnie. Za to jedyne, co z tego wynikło dobrego, no to to, że dostałem aniołka przez Soul Hearty. Właściwie takie kombo mi się zdarzyło, że mogę sobie dużo tych, tych właśnie generować. Tych familiarów związanych z Angel Roomami. No bo prawdopodobnie dużo jeszcze Soul Heartów na mojej drodze się pojawi podczas tej rozgrywki. Ajajajajaj, niestety kość... Bad Trip jeszcze wleciał, ale combo. Ale High Priestess zostałem za to. No to to jest dosyć fajna nagroda. Dobicie zwykłego przeciwnika da mi jakieś Soul Hearty? Dało mi jeden Soul Heart, czyli właściwie to mocno zależy od tego, kogo dobijamy. Ale balangę zrobiłem. Kolejny Soul Hearcik. Na plus jesteśmy, kartę mamy, tutaj jest Treasure Room. Uuu, Mutant Spider! W połączeniu z efektem $3 Billa. Lubię ten item, lubię. Chociaż będzie nam tak mieszało niesamowicie. No i też pewnie zauważyliście od początku tego filmu, bo trudno, żeby nie, ale... O! Jest to odcinek Isaaca, który jest z kamerką. Jakoś właśnie postanowiłem, że nie tylko ostatnio, jak byłem tam zrywkiem, ponagrywam z kamerką, ale również teraz właśnie no weźmy to. No bo właściwie Isaac jest taką grą, która... No te podejścia długo trwają i chyba dobrze jest sobie popatrzeć przy okazji na ryjek, widzicie. No mimo, że w grze sporo się dzieje, to są też te takie gorsze momenty, można powiedzieć. No i... Wydaje mi się, że ta kamerka fajnie to te gorsze momenty, że tak powiem, uzupełnia. Masz! No. No i sam Soul Hearty. Przy okazji. Dobra, nawet się do mnie przyciągają. No i mam Devil Room wreszcie. Co to jest? Curse every floor. Dobra, biorę! Co się przejmuje? I Gapiego też biorę. No. Imba, imba, lecimy. Mimo, że lepiej było, jakbyśmy poszli pod Angel Roomy, to widzicie, że no, zanim mi się jakikolwiek Angel Room pojawi, zobaczcie, jest piętro z matką, jest piętro... No, są dwa piętra Deum, no to ile mógłbym tych Angel Roomów mieć przy dobrych wiatrach? No, jak mi się z tym nie poszczęściło już do tej pory... Oho! No, nie wiem, ludzie. To jest dosyć ryzykowna sprawa. Chociaż jakbyśmy sobie tak dwa użyli, jakieś kontenerki zużyli. Tylko bym musiał chodzić cały czas z tym aktywnym. No to jest item, który psuje. To jest psuje. Dobra, a może zobaczymy teraz. Teleport do Angel Roomu może nam się załatwić, co wy na to? Tu jest High Priestess, to może tam później rozwalimy. Ja nigdy nie wiem, czy dobrze to wymawiam. High Priestess? Mówi się na pewno High Priestess? Czy Priestess? Nie wiem. Ja nigdy nie byłem orem z angielskiego. Coś mi się wydaje, że Priestess się mówi. Jakoś tak, nie wiem. Lepiej, bardziej mi pasuje do... O! Miałem oczy przez chwilę. Do angielskiego, ale się jakoś Priestess nauczyłem mówić. O! No to ja chciałem akurat żyćko, no ale dobra, może być. No i co? Czy robimy jakieś ciuku-muku-luku? O, jakaś kartelucha też wypadła. Joker! No to akurat fajna sprawa. To zróbmy może takie fiku-miku na patyku, że się jeszcze powalę tutaj na tym. Pyk. Pyk. Dobra, High Priestess kolejne załatwione. To sobie jeszcze prawdopodobnie zdobędę gdzieś tam. Kurczę, ile tego wylatuje. Ja już się tutaj mieszam w tym. Może jeszcze sobie załatwię jednego Soul Hearta skądś, albo... O, coś takiego chciałem. Może jeszcze wylecieć, bo mam nawet. Więc mogę sobie powysadzić ogniska. Zero Soul Heartów! Co wy robicie? O! Play do cookie! Co to jest za combo dziwne? $3 bill, play do cookie, wszystko mam na tych pociskach teraz. Tylko też mogę się zabić. No jakbym się zabił, to by było słabo. No ale dobra, chodźmy może w dół i zużyjmy High Priestess na byle kim. A tylko niech do nas podejdzie. No dobrze, bardzo dobrze, Mangetsu, bardzo dobrze. Jesteś niesamowicie dobry. No i pyk. Nie. Pyk, dobra. No nic mi to nie dało, bo sobie Soul Hearta odnowiłem. W zasadzie. Pyk. No kurczę, no z tymi Soul Heartami jest lipa straszna. Boję się już chodzić tutaj. Jeszcze mogę się walnąć samego siebie w łeb i to nie będzie już dobre. Dobrek, nie jestem dobrek. Okej, czy mogą być tu Soul Heart? Niestety nie ma ich. Tutaj nie ma nic, co bym chciał. Emperor jest, no to może się przydać na przyszłe piętro, ale Jokera też mam. O, fajne. A jaka ta? Soul of Isaac, Jezu, ile tu jest przedmiotów. No, masakra.
Solhard jakiś, Solhard jest, jeszcze mogę to wziąć, może się przyda, pyk, pyk, wysadzamy trubka. Dobra. A co to za piguła, jeszcze się dowiem. Balls of Steel, świetnie, coś takiego chciałem. No i może jakoś pokombinujemy z tym Soul of Isaac, tylko jeszcze Joker jest, kurczę, dużo jest rzeczy różnych. Ale dobra, zróbmy tak, zróbmy może w ten sposób, tylko no będę musiał, jak chcę zdążyć na hasza, bardzo przyspieszyć za niedługo. Bo tutaj patologię robię w tym momencie. Mianowicie, jak się tepnę i tam zabiję aniołka, to może mi się uda. O, Solharcik, no to nie udało się. Troll bomby, no to już się nie uda, no to nie ma sensu. Nie ma sensu, no to Jokera chyba lepiej wziąć. Dlatego Soul of Isaac nie użyję chyba. Chyba, że zrobię taki jeszcze jeden myczek. Czy tu gdzieś jest Secret Room? Jest Secret Room. To ja bym chciał zrobić tak. Wezmę sobie tutaj, wywalę to. Dobra. Tylko mam mało czasu troszkę. Czas mnie strasznie ściga. Ja chcę zrobić ten sposób, żeby być w stanie Strength użyć jeszcze. I sobie dwa itemki z Secret Roomu jakieś zgarnąć i Soul of Isaac użyć. To może w ten sposób. Pyk, pyk i pyk. Eye of Greed, nie, Book of Secrets, mogę wziąć na chwilę i odłożyć. Pyk, pyk, dobra, mam. Jeszcze mogłem w sumie tutaj, o, mogę mu dać pieniążki. Masz pieniążki, wypłać mi item. Dobra, mleko jest, używamy na wszystkim. To biorę oczywiście. Żyćko, tego nie potrzebuję. No i dobra, niech wezmę Lost Soul. No, tyłka nie urywają te itemy, ale już pospieszmy się może, już dość patologii było. Poużywałem sobie. Niestety żyćka nie mam za bardzo na deale, więc jeśli będzie jakiś deal mega dobry, no to mogę mieć problemy, aczkolwiek widzicie, że się dosyć ustawiłem. No i tak nie ma. Weźmiemy sobie Polaroida może, co? No i Benz. I lecimy, lecimy, lecimy. No niestety tutaj nie wezmę tego, co tam miałem, żeby przeskipować całe piętro, bo Jokera sobie wzię... O! Przeżył duszek. Duszek okruszek, duszek kłębuszek. Przeżył, to teraz muszę przespeedrunować, to może jeszcze na hasza zdążę. Przy moim tym całym rozkminianiu tutaj gry. Star of Bethlehem, Star of Bethlehem, nie staw. Super, że się zdarzyło, bo dzięki temu będę w stanie się mniej więcej dowiedzieć, gdzie mam iść, żeby trafić do boss roomu. Au! No to wykorzystajmy może jakoś fajnie. Pyk, da radę. Jakiś tam solharcik, pół solharta wyleciało. No nie trafiłem, gdzie powinienem. O, już! Ziomek! Dziecko umarło! Ajajajajaj. Dobra, jestem pewien, że tu muszę iść, bo innej drogi nie ma. Piguła, ale to raczej była jedna z negatywnych, jak dobrze pamiętam. Spieszymy się teraz, spieszymy się. Ja chcę do hasza, nie! Oberwałem znowu. Pyk, 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 pyk. Jakieś używanko High Priestess. Serio! 26 minut! 26 minuta. Ja tutaj już obesrany jestem, generalnie. Dobra, Berkano. O, jeszcze dało mi Solharta, milutko. Weźmy sobie Berkano, zużyjmy. Oj, co tak zacięło? Aż za bardzo. No i chodźmy oczywiście tutaj, tu. Zobaczyć, co się stanie. Jokera mogłem w sumie ostatnio użyć, ale już się bałem, że i tak sobie deala nie wezmę przez to, że nie mam za bardzo żyćka. Więc tego nie robiłem. Dobra, Benz. No idzie ten boss room, szybciej! The Magic mam fajny. Dajcie mi boss rooma. Ja chcę boss rooma. O, ruma, boss rooma chcę. Biorę. Klucze też są, dużo solhartów. No i nawalamy się z bosikiem. Niestety go nie zgnoimy stopą High Priestess, ale widzicie, że i tak jest nieźle. I co tu będzie w tym... A jakie gówno, Jezu. Ze wszystkich, kurczę, rzeczy na świecie musiałeś być ty. To lecimy na następne piętro. No i Jokera albo tutaj użyjemy, albo użyjemy dopiero na następnym piętrze. To nie będzie za bardzo miało znaczenia. Z tego, co mi wiadomo, kaskę sobie weźmiemy, możemy też się wysadzić. Może w jakichś okolicznościach się to przyda. W tym czasie Star of Bethlehem będzie podróżowało. Wskazuje nam właściwą drogę. Bardzo dobrze. Jaką klątwę też mamy, bo to ma znaczenie. Jest ta klątwa, że znikają itemy po czasie, więc tutaj Jokera można użyć. Chyba w dół trzeba będzie iść. Tak czuję. O, piny są. Piny baleriny nawet. Szybciej, szybciej, szybciej. Czy ja mam jakiś item, który sprawia, że mam większą szansę na... Nie, no dziecko padło znowu! No dzieci u mnie na odcinkach to bardzo często umierają z jakiegoś powodu, nie wiem o co chodzi.
Czy mam jakiś item, który zwiększa mi, nie wiem, wypadanie Soul Heartów? Bo no, często je dostaję. Chociaż może dla transformacji Boba chwilowej. Boba Fett. Ostatnio jak grałem w LEGO Skywalker Saga, to był taki żart, że jaki jest ulubiony ser łowcy nagród? Ser Feta. Wiecie, bo Jango Fett był, Boba Fett. Dobra, już. Od takich żartów to się zrygać można po prostu. 28 minuta, szybciej. Idziemy. Go. Damy radę zrobić. Bo ja tutaj jak o żartach jakichś durnych. Pyk. Masz, ty też masz. Pyk. No trzyma jeden z drugim. Nie, no idź sobie! Bombo przeklęta. Dobra, damy radę. Mamy dużo czasu jeszcze, minuta. Pyk. To jest nowa taktyka na Adama, że niszczymy jako ostatnie dopiero te oczy. No i bijemy go. Dobrze, zdechło. Zdech pies. Czy używamy tutaj? Nie, użyjemy sobie Jokera na następnym piętrze. Wścieknę się, jeśli będzie jakaś klątwa blind czy coś w tym stylu. Liczę na to, że nie, bo czasu już było mało. Dobra, jest ta sama klątwa z tego, co mi wiadomo. No i zaczniemy sobie może od sklepu. Jest zniżka, o dziwo. Łoko, chyba, nie wiem. Zobaczymy, co tu jest. I teraz tak. Zobaczmy może te skrzynki. Kluczy mam i pieniędzy mam wystarczająco dużo. Tutaj mogę sobie w sumie to wziąć. Żyćka więcej, nie tylko. Tu jest Hermit, tu jest Queen of Hearts. Nie przyda się za bardzo. Co jest tutaj? Hollow Ground i Joe Bone. No nie wiem, no jakoś te itemy nie współgrają z moimi za bardzo. Gunwa jakieś takie. No ale z dwójki rzeczy to było lepsze. Mimo że tu już miałem więcej, bliżej do przemiany Bookworma, no to uważam, że więcej będę obrywać jeszcze, żeby wiecie, wymusić sobie efekt jakiś czy coś. Jokera używajmy może, co? Spoko będzie. No i skombuje nam się nawet z tym Lusty Bloodem, jak sobie już użyłem. Dobra. Czy jeszcze wybuchamy? Mam trochę bombek. Możemy powybuchać. O, jest, nawet przejście. A w środku co? Idę z Blessing, spoko. W ogóle tirsy mam fajne, poza tym, że mi je oczywiście je cały czas zabiera. Z $3 Billa też sam w sobie Mutant Spider mi zabrał tirsy. No ale fajne badno, dużo itemów pod tirsy. Emperor jest. Chyba spoko na następne piętra. No i lecimy. Dam. Na haszyka. Czyta cytaty haszyka. Mangetsu kontra hasz. Mangi ze stopą. Mangi czyta mangi. No i wszystkie, całe gówno się przykleja do niego, do Ryjka. Ryjek, masz, trzymaj. To dla ciebie. Z dedykacją dla policji. Ostatnio właśnie jakiś sąsiad puszczał muzykę na cały głos, takiej, której nie lubię, więc w sumie też otworzyłem okno, przyłożyłem głośniczek do otwartego okna, no i puszczałem jakieś tam patusiarskie technorapy. Pozdrawiam. Nie, no pewnie nie słyszał, no ale tak, żeby, oj, żeby samemu sobie zagłuszyć to. Spełniło swoją rolę, więc jestem dumny. Toxic moment Mangetsu, top 10. Nie wiem, czy też jesteście jakby w temacie wszyscy, ale ostatnio się wciągnąłem w speedrunowanie Cupheada, czyli coś, czego nie powinienem robić, bo pożera niesamowicie dużo czasu, zwłaszcza no w sesji. Ale mi fajnie w sumie ten mój aniołek je te tirsy tak swoją drogą. No i udało mi się już wykręcić taki wynik, że jestem 137 na tabelce w kategorii jakby regular bossów i że wszystkich pokonałem i wiecie, 40 minut udało mi się przejść Cupheada całego. Jestem nawet dumny z tego wyniku. A o dziwo wcześniej zgłosiłem wynik 45 minut, który został odrzucony, dlatego że nie doczytałem, że w zasadach było o tym, żeby mieć synchronizację pionową podczas Cupheada wyłączoną. I napisałem w ogóle do... Bo tak jeszcze inna sprawa, to, że z moderatorem na speedrun.com, gdzie są te tabelki i tak dalej właśnie z wynikami, jest gościu Polak w ogóle, który też zrobił zarąbisty czas 31 minut w Cupheada. I w sumie to z nim popisałem, tam popytałem o to, jak to powinno wyglądać, żeby to było dobrze. No i całkiem sympatyczny gość. Naprawdę jestem pod wrażeniem jego wyniku i w ogóle widziałem jego wyniki w innych kategoriach. Wow, po prostu głowa mała, jak się na to patrzy. Luigi 100. Raczej tego nie ogląda, no ale
i tak pozdrawiam i no może wy kojarzycie z jakiejś gry, bo widziałem, że też speedrunował dużo jakieś tam Mario, Shantae czy jakieś inne jeszcze gierki, no i tak w sumie ciekawie. No tu mogłem wziąć już te kubsko, nie wiem, zostawiłem tej temy na stracenie, może liczyłem, że jeszcze przeroluję dzięki czemuś, no i co? Idziemy może do góry. No w sumie gdzie mamy iść? Mamy kończyć grę? Jak mamy Polaroida? Do góry lecimy, no co mamy zrobić? Haszek zabity, bez problemu, nawet specjalnie problematyczny. Dobra, Emperor. Problematycznie nie było. No i Emperorek użyty. Emperorek, parorek. Dobra. O. Ale to co wam powiem, to to, że troszkę się wdaje we znaki taki brak skilla, że odłożyłem tego Isaaca, nie? Ostatnimi czasy. O, że się tu schowałem, to też jest szok. Dobra, dobijamy go stopą, stopą, stopą! Dobrze! Stop takim Polakom! Stop, wiecie, bo... Stop. Dobra, idziemy. No, w każdym razie odłożyłem troszkę tego Isaaca i tak czuję troszkę brak skilla momentami. O! Cricket Skate! Fajne, to też fajne, The Mind, mam całe piętro odkryte, akurat nie wiedziałem, i monet nie mam, wszystkie zużyłem. No ale dobra, monety to tam się naklepią jakieś, nie? Raczej to jest jeden z tych pick-upów, który się dostaje ciągle. Co to jest? Satanic Bible, używamy. Czemu by nie? Co mi szkodzi? No to ja potrzebuję monet. Potrzebuję miliony monet. Tum, 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 tum. Mrozu to był, miliony monet. Kto kojarzy piosenkę? To był hit dyskotek 2010? Chyba tak, 2010, no. No to miałem 10 lat, pasuje idealnie. Okej, okay, mamy dwie monetki. Teraz możemy otwierać skrzynki na do... Ej, nie chciałem cię. Ziomuś, odczep się ode mnie. Byłeś przez chwilę użyteczny, ale już nie jesteś. Co tu jest? Tu jest chyba Glass Cannon, tak? Nie, Spin to Win. Aha, to jest ten, wirnik. A tu? Aha, tu jest kwas. Kwaśno, kwaśno. Właśnie lipa z tym niestety, że nie wziąłem sobie drugiego fragmentu klucza. Jest jeszcze szansa, że będzie Secret Room, o możemy w sumie iść od razu na bossa, że będzie Secret Room, który będzie zawierał anioła, ale to jest mała szansa na to. No tak, żebyście wiedzieli, że jeszcze jest taka opcja wyratowania sytuacji. Innej no nie widzę, chyba że jakiś delirium jest, o. No to też możemy tam iść. Ale poczyszczę to piętro dla itemków jeszcze, nie? Mogę też przy okazji, bo w sumie nie będzie chyba lepszej. Jak pójdę sobie do jakiegoś secret roomu, a no wiem na szczęście gdzie są secret roomy, no to zużyję sobie też chyba mojego aktywnego itemu. Justice używam. Czemu by nie? Free items, moment. Ale mordeczki mają śmieszne. To jakiś mod zmienił czy tak? Nie wiem. O, otworzyłem. Czy tak było w Isaacu, czy zmienili to? Mordeczek nie kojarzy jakoś. O, jakiś nowy secret room. To może monetki zużyjmy? Koraliki? Lubię koraliki. Perły. I przemieniłem się w matkę, jestem brzydki teraz. O, całkiem fajne. Lost contact. I jeszcze co? To, czy to jest TM Trainer? Nie wiem, ostatnio często ten TM Trainer się trafia na podejściach, nie? No ale nie, no nie ma już szans, żebyśmy zdobyli na Mega Szatana, nie pójdziemy, no. No ale czy potrzebujemy, jak mamy przejść na Delirium? Tak czy siak będzie coś później, nie? To może jeszcze tu sobie odkryjmy przy okazji i zobaczmy co tu jest. Może jeszcze tym TM Trainerem coś zdobędziemy. Chociaż już, o, zobaczmy. A, nie ma niestety itemka. To poczyśćmy jeszcze, zobaczmy, będzie jeszcze bekowo. Jeśli TM Trainer da nam coś, co, nie wiem, zakończy nam podejście, bo zrespi nam skrzynkę na łbie. Zawsze chciałem to zrobić, nigdy mi się nie udało. A to jest coś takiego, wiecie, dosyć quality. No i kup sztale. Chodźcie, czerwone sraczki. Jakby, wydaje mi się, że to może być kupa, która pojawia się po KFC. Give me items, yes. Ostatnio miałem egzamin ustny z angielskiego. Yes, to właśnie w ten sposób to wyglądało. I want to show you about our company a few things. Ja nie umiem w ogóle mówić po angielsku, nie wiem. Czuję się jak jakiś analfabeta. Czuję się jakby mi czegoś brakowało przez to w życiu. Co tu jest? Aha, nie ma do tego grafiki. Używamy! Worek, worek kartofli. Robię item ludzie. Cokolwiek to robi. Złapałem item. Ile jeszcze tych itemów muszę zrobić? Zdobyć. Nie wiem. Dobra, kolejny jest jakiś.
Chociaż to może być śmieszne, żeby to zebrać. Loversy sobie wezmę. O kurde, co się stało? Pyk. Teraz nie tylko ryj mam krzywy, ale również ekran. Bierzemy to. I czy wytworzy nam z tego item, z tego baga, czy Tom nam zbiera jakieś inne rzeczy, bo ja nie wiem jak to działa. Jest niby na ładunki, niby nie. Coś tu zbieram, niby nie. O co tu chodzi? I no, mam nadzieję, że ten efekt minie. Okej, biorę to i wchodzimy na delirium. Zobaczymy, tam się jeszcze pobawimy tym worem. Worem kartofli. A jaką mamy minutę z ciekawości? 38. Coś tu mi pokazywało, jakieś Ace of Space, czy nie wiem o co chodzi. Coś mi pokazywało przez chwilę. No ogarnąłem. O, weźmy sobie tego klucza. Może, nie wiem, coś wreszcie się pojawi, jakiś itemek. Halo, gościu, otwieraj się. No to chodźmy, aha, na dół mi pokazuje. Dobra, to chodźmy tam od razu na delirium. Co ja się będę tutaj jakoś patyczkował z tymi bossami. No ale chyba nie uda nam się żadnego nowego itemu stworzyć, jak widzicie. Jakoś te pick-upy nie działają. Chowam do wora i nic się nie dzieje. Mogę wyspamować. A może trzeba we wroga tym uderzyć i coś się stanie. Okej, okay, Emperor jeszcze, żeby było śmieszniej. No, to może później. Pyk, pyk. Nie czuję, żeby coś się stało, szczerze. Ale jak mało życia mam w ogóle. Troszkę mnie to niepokoi. Co tu jest? Justice? Biorę. Bo nie wyrobię. Z takim życiem powodzenia. Nie! Nie! Kupa! Kupa! Jaki durny pokój, naprawdę. Dawno durniejszego pokoju nie widziałem. Tu nie ma delirium. To dobrze, bo my sobie chcemy jeszcze użyć tego. No, solharty są, dużo solhartów. Dużo, bardzo dużo, dziękuję, dziękuję. Śliczny jesteś. Tu jaki item, jakiś gówno damage up, nie wiem, coś robi. Tu jakieś health up. Okej, okay. Biorę sobie też emperorka, może się przyda. I lecimy na tego delirium, na pełnej, na pełnej. No, siema. Podobno you hear boss music wcześniej. Ja gadam w ogóle takie rzeczy, a potem jak coś widzowie coraz częściej tak zauważyłem, że się nie pytają, czy ja na pewno jestem trzeźwy, jak nagrywam. To jest też niepokojące, że aż takie wnioski wysnuwacie w komentarzach. No i patrzcie, jak pada to delirium. Po prostu to nie jest dla nas żadne, żadne, powtarzam, tutaj wyzwanie. No, no i elo. Elo jak Paulo Coelho. Ja mogę sobie stać w miejscu i klepać. Ryjek, ryjek. Dobra tam, nie fleksuj się już. Mogę nawet tu jeszcze usiąść. O, ile pigu się zrobiło. Ale wysyłam. Stopa, dobrze! To jest ultimate stopa Mangetsu. To jest ultimate stopa Mangetsu. Biała stopa mnie dotknęła matki i wiecie. Udało się wygrać. No. Mogę sobie jeszcze jakieś piguły tutaj poużywać, same gówno. Dobra, a co skrywa nasza karta Emperor, pewnie zapytacie, bo mnie to też ciekawi. Aha, odwrócony Emperor nic tu nie robi. Wysłałam mnie gdzieś na samą górę. No nie wiem, w każdym razie, ile pigu, ej, ile pigu mi robi. Mój aktywny item mi robi piguły, zamienia mi ludzi na piguły. Ten narkoman moment. Dobra, HP down. Ludzi na piguły? Tak, ludzi na piguły mi zamienia. Beka trochę. Patrzcie, ile pigu! Nie wiem, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Horf? A jakieś lepsze piguły może? Helva? No bo ja nie chcę zginąć na przykład. Dużo aniołków mam co prawda. Aj, sorry. Sorry dla siebie, w sensie ja oberwałem i sam się przeprosiłem. Moja schizofrenia postępuje. Balls of... O, ile Balls of Steel! Teraz to nie mam co się obawiać. Teraz to mogę iść walczyć o ocenę z egzaminu nawet. Dobra. Speedrun, speedrun Mangetsu. Wyczyścimy wszystkie pokoje, zobaczcie. Wszystko zamienimy w pigułę. Jeszcze, dobra, speeda większego nie będę miał. Zmienimy, pa, pyk, 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 pyk. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie mamy chwili do stracenia, zobaczcie. Wszystkich wyczyścimy. Ej, na tych nie działa, to jest mini boss, to nie działa na nich. High Priestess jest, ale to nic. Używamy helwa, pyk, pyk, lecimy, lecimy dalej. Nie mamy chwili do stracenia, jak już mówiłem. To się co prawda długo ładuje mój item, ale to jest warte świeczki. Zobaczcie, jak to leci. Pyk. Pyk. Nawet duża piguła się trafiła. Jaka duża? Jaka duża? Speed up duży. Możemy też jeszcze się pobawić w patusiarskość ewentualnie. I wiecie, i pobrać sobie mnóstwo tych itemów. Co tu jest? Jar Rocket. Słoikowa rakieta, ale nie no. Lepiej żebyśmy coś innego wzięli. Emperor, chodźmy na Emperor, chodźmy na jakiegoś bossa. Tak byśmy cały czas tego nie robili. No i jakiś shit był.
Pyk. Dobra, ale wszystko co dobre to się dobrze kończy, szybko kończy nawet, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Powiedzcie mi co sądzicie o mojej postaci, czy zagracie, zachęcam was do tego, bo no cieszę się, że ktoś coś dla mnie takiego zrobił. No i fajnie mi się całkiem grało, więc tak jak mówiłem, do tego was zachęcam. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, przypominam prawilnie na koniec. No i trzymajcie się, życzę wam oczywiście miłego dnia, trzymajcie się, nie puszczajcie. No i miłej wakacji w sumie, bo się zaczęły, nie? No to trzymajcie się, papa. Pyc. No, mangi nie ma niestety unlocków, więc nic nie odblokujemy, no ale jest.